Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, żebyśmy odczytali parę miejsc z Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i od 29 wersetu. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. I kolejny fragment to są Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 29 werset i poniżej. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna swego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Oraz pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział. I druga część 20 wersetu i poniżej. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Do tego miejsca. Oto przeczytaliśmy tutaj trzy takie fragmenty i w pierwszym czytaliśmy takie słowa odnośnie gorszenia, że może nas coś w naszym ciele gorszyć. Pismo Święte mówi, że biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Lepiej by było takiemu człowiekowi, żeby zawiesił kamień młyński u swojej szyi, żeby został wrzucony do wody i żeby tak zginął, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych najmniejszych, z tych małych, którzy wierzą. Oto zgorszenie drugiego, jak Pan Bóg ostrzega, aby przez nas przypadkiem nie przychodziły zgorszenia, aby drudzy ludzie się nie gorszyli. Pamiętam jedno świadectwo, ja bym chciał je opowiedzieć teraz, które jeden brat mi opowiadał kiedyś, no, parę dobrych lat temu. Opowiadał, że była jedna kobieta, starsza kobiecina na wsi i koło jej domu, tam mówi na wsi, były dwie studnie po dwóch skrajnych częściach wsi, jedna z jednej strony, druga z drugiej. I ludzie wychodzili i nabierali, kto gdzie miał bliżej, kto gdzie chciał. Chodził i nabierał wodę z tych studni, żeby mieć wodę w domu. To były czasy, że mało kto miał, tak jak my dzisiaj, że każdy w swoim domu, kanalizację, wodę miejską. Ludzie chodzili do studni i jeden młodszy taki człowiek zobaczył, że ta kobieta, ta starsza, sędziwa kobieta wychodzi z wiadrem i idzie po wodę na drugą stronę tej wioski, a nie bierze z tej studni, która była obok niego. I kiedy on to zobaczył, podszedł do niej i mówi,
a ty nie bierzesz wody z tej studni, tylko idziesz na drugą część wioski, żeby nabrać, a ta starsza kobieta odpowiada, że tak, ja biorę wodę z tamtej studni. I on mówi, to na pewno tamta woda jest dużo lepsza. A ta starsza kobieta odpowiada, mówi, nie, ta woda z tej studni, która jest obok mojego domu, ona jest dużo lepsza i ja radzę tobie, żebyś ty brał wodę z tej studni. Ten młody człowiek pomyślał, jeśli z tej studni jest lepsza woda i jeszcze ona jest blisko ciebie, to dlaczego ty idziesz na drugą stronę, na drugą część wioski, aby tam nabierać? Przecież to nie ma logicznego wytłumaczenia. Mówi, słuchaj, gdyby ta woda była lepsza, to ty byś nie szła na drugą część wioski i tam byś nie nabierała. A ona odpowiada, mówi, nie. Ja chcę ci powiedzieć, że tamta woda, po którą ja idę, ona jest gorsza. I ty bierz tą, która jest tutaj, ale ja z niej pić nie mogę. Bo wiele lat temu, mówi, tutaj do tej studni wpadł kot. Ten kot zdechł. Ja widziałam, jak on się tam rozłożył. Widziałam jakieś robactwo, inne rzeczy. I to na tyle mocno zostało w mojej pamięci i na tyle mocno ja mam obrzydzenie do tej studni, że ja już z tej studni pić wody nie mogę. Mówi, ja rozumiem, lata minęły. Ja rozumiem, to tego kota wyłowili, studnię oczyścili, minął czas, ta studnia całkowicie się oczyściła i tam jest lepsza nawet woda. Ale ten obraz w mojej pamięci on pozostał i ja tej wody pić nie mogę. Dlatego dla ciebie lepsza jest ta woda i ty czerp z tej studni po prostu dla mnie. I ja, ta pamięć, ona jest przeszkodą i ja nie mogę. I ja będę chodziła po tą gorszą wodę i dalej. Ale ze względu na to, co ja zobaczyłam kiedyś. Biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Bracie, siostry, jeśli my będziemy złym przykładem dla ludzi, którzy na nas patrzą, ja chcę powiedzieć, mogą dni minąć, mogą miesiące minąć, mogą lata minąć, Bóg może tobie przebaczyć, ale ludzie mogą od ciebie już nigdy nie przyjmować ze względu na postawę twojego życia. Dlatego my powinniśmy pilnować je i być godnymi naszego powołania. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jedną rodziną i tam u nich w zborze był jeden prorok Boży i przez niego i proroctwa i nieraz widzenia Pan Bóg mówił i ten człowiek głosił kazania i to często takie, bym powiedział, lepsze w tym zborze. I jednego razu ta rodzina opowiedziała mi o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce u nich w życiu z tym człowiekiem. Jak ten człowiek do nich się zachował, ogólnie to była bardzo słaba postawa, bym powiedział. I mówi, do dzisiaj ten człowiek sprawy nie uregulował, nie przyszedł, nie porozmawiał, nie wyjaśnił. I mówi, i ci ludzie mówią do mnie, i my ci chcemy powiedzieć, ta siostra mówi, ja słyszę jego kazania i ja ci powiem, on dobrze głosi, ale ja od niego przyjąć nie mogę. Mówi, ja widzę, że jak Bóg przez niego i proroctwo mówi i widzenie przez niego jest, ja widzę, że to jest prawdziwe. Ale do mnie to nie trafia. I mówi, na ile ja nie chciałabym zmienić tego w moim sercu, ja już nie potrafię. I wiecie, ja kiedy usłyszałem te słowa, pomyślałem, jak dobrze żyć zgodnie ze swoim powołaniem, abyśmy nie byli zgorszeniem dla ludzi, którzy nas otaczają, bo może nam Bóg przebaczyć i dobrze, jeśli nam przebaczy, ale czasem ludzie nam nie przebaczą. I pamiętam kiedyś jedną sytuację. Byłem w Rownie na nabożeństwie, duży zbór. Goście z różnych zborów przyjechali. Pamiętam trzech pastorów z trzech różnych krajów. Jeden z nich, znaczy wszyscy trzej, głosili Ewangelię. Jeden z braci, który już zmarł, podszedł do jednego z nich.
I opowiedział, jakie miał widzenie i mówi: ja widzę, że ty szedłeś do władzy po krzywdzie ludzkiej, deptałeś po ludziach. I Bóg mi mówi, że ja niebo przed tobą zamknąłem. Ja tak skrótowo powiem. I mówi: ty musisz iść i prosić ludzi, których skrzywdziłeś, o przebaczenie, bo inaczej do nieba Bóg cię nie wpuści. Biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Dlaczego Pan Bóg na tyle srogo i ostro mówi na temat zgorszenia, na temat człowieka, który gorszy drugich? Ja wam chcę powiedzieć, dlatego, że jak jeden powiedział: biada temu, który gorszy, i biada temu, który się zgorszył. Bo jak ktoś się zgorszył, znaczy był lepszy, a stał się gorszy. Zgorszył się. I Boże Słowo, ono mówi o tym na tyle mocno, dlatego, żebyśmy pilnowali się, żeby drugi nie niósł szkody. I chciałbym powiedzieć o dwóch takich przypadkach, gdzie ludzie zgorszyli drugiego człowieka i jakie były konsekwencje w życiu tych drugich ludzi. Jeden człowiek nazywał się Józef i w wieku 17 lat jego bracia, którzy nie umieli względem niego zdobyć się na dobre słowo z powodu zawiści, którą mieli, zazdrości, znienawidzili go i wyrządzili mu pewnego razu pewną szkodę. Związali jego, sprzedali Ismaelitom, do Egiptu go oni dalej odsprzedali. I ten człowiek w latach od 17 roku życia do 30 lat, on był i niewolnikiem, i był więźniem, i był kimś w domu Potifara, jakimś sługą dosyć wysoko wyniesionym. Ale od wieku 17 do 30 lat, ja myślę, nikt z nas nie chciałby być na miejscu Józefa. I w wieku 30 lat, kiedy był wierny Bogu, Bóg to zobaczył i wyniósł wysoko Józefa. I kiedy urodziło mu się dwóch synów, to pierwszemu nadał imię Manases, bo powiedział: Bóg pozwolił mi zapomnieć o całej mojej niedoli i o domu ojca mojego. Pamiętam, jeden człowiek opowiadał, był w czasie Związku Radzieckiego w wojsku i tam mocno jego prześladowali, mocno jego bili. Mówi: codziennie na tyle mocno mnie bito, że traciłem przytomność. Potem, mówi, brali moją głowę i topili mnie w takim umywalce na nogi, jeśli można powiedzieć. Aż się przebudziłem, znowu mnie kopano. I mówi tak dzień za dniem, aż w końcu na tyle były rozległe te moje obrażenia, które miałem, że musiałem być podłączony do kroplówki, znaczy do aparatury, żeby mi wtaczali krew, bo już nie umiano nawet zatrzymać krwawienia. I ten człowiek powiedział, mówi, i przez 20 lat ja nie umiałem nikomu opowiedzieć o tym, co ja przeszedłem w wojsku. Mówi, ja nie umiałem podzielić się tym z moją żoną, ja nie umiałem się tym podzielić z moimi rodzicami. Na tyle bolesne było to przeżycie. I mówi, ja to dusiłem w sobie. I mówi, i było coś, co nie pozwalało mi opowiedzieć mojego przejścia, tego doświadczenia, które ja miałem, aż do dnia, kiedy Pan Bóg własne swoje ściągnął to ze mnie. Zabrał ten ból z mojej duszy i ja po 20 latach pierwszy raz mogłem opowiedzieć o tym, co ja przeżyłem w wojsku i jak z łaski Bożej Bóg mnie zachował, że ja przeżyłem. Chwała Panu Bogu. Wiecie, i Józef wiele lat, on męczył się w duszy swojej. Te rzeczy, które dla niego jego właśnie bracia uczynili, one były pewną goryczą w jego duszy. Chwała Bogu, że on dał radę im przebaczyć i kiedy po wielu latach on się z nimi spotkał, on się nie zemścił, bo nazwał pierwszego syna: Bóg pozwolił mi. Chwała Bogu.
Ja nie miałem tej siły, ona nie była ze mnie, ale Bóg pozwolił mi zapomnieć o całej mojej niedoli, o domu ojca mojego, o krzywdach mi wyrządzonych. Wiecie, ludzie zrobili coś dla Józefa i ja wierzę, a to jego w duszy męczyło. Wiecie, ile takich ludzi jest po zborach, ile ludzi jest takich na zgromadzeniach, dla których ktoś coś zrobił i tamten zapomniał, idzie dalej, a ta gorycz, ten korzeń goryczy, on rośnie w ich sercu i oni nie umieją sobie z tym poradzić. Pamiętam, był taki czas w moim życiu, kiedy dosyć dużo słów usłyszałem, myślę, dużo niepotrzebnych od różnych ludzi i na tyle mocno to weszło w moje serce, że ja podczas modlitw nie czułem łaski Bożej, nie czułem siły Bożej, gdzieś słowa nie było takiego i to na tyle mocno mnie obciążało, choć ja na zewnątrz pokazywałem, jakby w ogóle mnie to nie ruszało, ale wiecie, w sercu to pozostało. I był taki czas, kiedy byłem na jednej modlitwie, jeden z braci mówi mi: słuchaj, widzę studnię, a w tej studni kamienie takie i widzę, że próbujesz naczerpnąć wody i nie umiesz. I Bóg mi mówi, a tą studnię trzeba z tych kamieni oczyścić. I ja pytam tego brata, co to takiego, czy jakiś grzech? A on mi odpowiada, nie, mówi, to nie grzech. Mówi, to są słowa, którymi w ciebie ludzie trafili i im się wydaje, że dla ciebie to nie ma znaczenia, że ty jesteś taki twardy, ale ja widzę w sercu ty te wszystkie słowa nosisz i one są dla ciebie ciężarem i nie umiesz zaczerpnąć nawet już łaski Bożej. Mówi, i tego trzeba się pozbyć. Bracie i siostro, ja chcę ci powiedzieć, obojętne jakim sposobem Bóg, diabeł chce zasypać źródło żywej wody. Obojętne, czy to będzie grzech, czy to będzie troska o byt, czy to będą słowa drugich ludzi, jakaś gorycz, nie ma znaczenia. Ważne, żeby w sercu twoim nie było słów, które darzą życiem, aby w sercu twoim nie było pieśni radości, aby usta twoje zamilkły, abyś ty nie mógł śpiewać Bogu na chwałę za to, co on uczynił w twoim życiu. I diabeł stara się to zasypać, aby nie było modlitwy na twoich ustach, aby nie było pieśni na twoich ustach. I nieraz diabeł wykorzystuje i drugich ludzi, nieraz myśli różne daje, ale biada człowiekowi, biada nam, jeśli przez nas będzie przychodzić zgorszenie dla drugich ludzi. Ale Józef bogobojny starał się wypełnić wolę Bożą i jemu Bóg pozwolił zapomnieć o krzywdach, o niedoli, o domu ojca. Ale jeśli ktoś nie żyje jak należy, jeżeli ktoś nie stara się wypełnić woli Bożej, to ten gorzki korzeń, on wyrośnie i może być wielka biada w życiu człowieka. Był inny człowiek, o którym myślę możemy powiedzieć, że jest wzorem dla wszystkich ludzi żyjących na ziemi, a był to Mojżesz. Człowiek bardzo bogobojny, który zrezygnował z zaszczytów tego świata, z wysokiej pozycji, a naraził swoje życie dla brata swojego. Usłyszał niezbyt dobre słowa, później po pustyni się błąkał, owcami się zajmował, my to wiemy. Przyszedł czas, że Bóg zaczął do niego mówić i przez Mojżesza Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, ale naród Boży narzekał. Rosyjskie jest takie słowo ropot. One takie mocniejsze niż narzekanie. Taki człowiek wiecznie niezadowolony. Ktoś podarował mu BMW, źle, bo nie Mercedesa. Podarował mu Mercedesa, źle, bo nie ten rocznik. Wiecie, dasz takiemu człowiekowi nawet coś, a on znajdzie powody, żeby narzekać. Nie pracował, nie trudził się, ale ponarzekać to dobrze by było. Wiecie, i tak naród izraelski, na tyle to narzekanie było w ich sercu.
że bardzo mocno odbijało się to na Mojżeszu. Choć był najskromniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi, ale i jego doprowadzili, że wypowiedział słowa nierozsądne, bo rozgoryczyli ducha jego. Tak mówi Boże Słowo. Rozgoryczyli ducha jego, wiecznie narzekają, a przecież Bóg jemu mówi, co ma robić. On wyprowadza Izraela z Egiptu, z domu niewoli, i tak niezadowoleni, i znajdą powody do narzekania. I przyszedł moment, że ci ludzie na tyle zgorszyli Mojżesza, że wypowiedział słowa nierozsądne i za to nie szedł do ziemi obiecanej. Ja myślę, i ci ludzie, którzy rozgoryczyli ducha jego, myślę, że też nie weszli. Bracia i siostry, biada człowiekowi, przez którego zgorszenia przychodzą. Ale w Ewangelii Mateusza czytam bardzo dziwne słowa. Czytam, jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie. A jeśli gorszy cię prawa ręka twoja, to odetnij ją. Jeszcze jak brat mnie gorszy, siostra mnie gorszy, no jakoś można to wytłumaczyć. Jeśli ja kogoś gorszę, można to wytłumaczyć. Ale jeśli już człowiek sam siebie gorszy, jaka biada dla takiego człowieka. No na pewno daleko nie zajdzie. I Boże Słowo mówi, że w twoim własnym ciele i w twoim własnym życiu mogą być rzeczy, które ciebie gorszą, że nie możesz wejść do ziemi obiecanej. I ja nie mówię nawet o niebie, ale ja mówię o Królestwie Bożym, o tej ziemi obiecanej dla narodu Bożego. Jezus mówi, ja jestem odpocznieniem dla narodu mojego. Nie umiesz wejść w obecność Bożą, dlatego że są rzeczy w twoim własnym życiu, w twoim własnym domu, które ciebie gorszą, i niebo jest zakryte przed twoim obliczem i nie rozumiesz dlaczego, nie możesz zaczerpnąć żywej wody. Ale Boże Słowo mówi, jeśli są rzeczy, które one nawet pożyteczne dla ciebie, ale jeśli ciebie gorszą, odetnij to ze swojego życia. Nie miej społeczności z rzeczami, które są złe. Pamiętam, jeden z braci opowiadał mi, mówi, jestem na nabożeństwie, siedzę razem z braćmi, którzy usługują, a nikt tego nie wie, ale mówi, są takie zakłady sportowe, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, mówi, na komórkę można to ściągnąć, ja ściągnąłem i tam się obstawia mecze. A ten wygra, ten przegra, i mówi, na tyle mnie to wciągnęło, że nawet ludzie wierzący są u mnie w domu, a ja z kieszeni wyciągam pod stołem ten telefon i zakłady obstawiam. I mówi, na tyle ja czuję, że ja jestem już zniewolony tym, że nie umiem znaleźć uwolnienia. I mówi, mało tego, to jest ciężarem dla duszy mojej i ja czuję, że tego nie powinno być w moim życiu, ale ja już nie umiem sobie z tym poradzić. I mówi, jestem na nabożeństwach, na zjazdach, razem z braćmi z przodu, a razem z tym telefon w kieszeni i zakłady, które mnie gorszą. Ale mam je i obstawiam. I mówi, jednego razu jestem na takim zjeździe. I jeden z braci ma widzenie i mówi, podczas modlitwy Bóg mi pokazał, że są na tym miejscu ludzie, którzy zajmują się hazardem. Mówi, widzę karty, widzę rzeczy takie, mówi, hazardowe, i są ludzie, do których Bóg mówi, wam trzeba spokutować z tego i wy jesteście na tym miejscu. On mówi, i Daniel, pomyśl, jak ja się czuję. Ja siedzę między braćmi, nie w ostatnim rzędzie, a u mnie są te rzeczy i one mnie gorszą. I mówi, ja powiedziałem, zamkryłem oczy i mówię, Boże, przebacz mi. Ja nie umiałem sobie poradzić, ale dziś ostatni raz ja to zrobiłem. Ja więcej nie dotknę się tej rzeczy. I mówi, z moich oczu popłynęły łzy.
i słyszę, jak Bóg mówi do mojego serca. Ja nieraz chciałem przemawiać do narodu mojego przez Ciebie, ale u Ciebie było to, co przynosiło zgorszenie i ja nie mogłem mówić przez Ciebie. Ja nieraz chciałem napełnić serce Twoje, ale ja nie mogłem Ciebie napełnić, bo u Ciebie było to, co było złe przed moim obliczem. Jeśli jest coś w Twoim życiu, co jest zgorszeniem dla Ciebie samego, odetnij to. Boże Słowo mówi, nie możecie być uczestnikami stołu Bożego i stołu demonów. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Jeśli są rzeczy, które są demoniczne i złe i które przynoszą zgorszenie dla drugich ludzi, a nawet dla ciebie samego, więc nie będziesz przeżywał napełnienia Duchem Świętym, Bóg nie będzie poddawał słowa do twojego serca i nie będziesz błogosławieństwem dla narodu Bożego. Ale i czytamy inne słowa, że byli ludzie, u których były słowa, które darzą życiem. Chwała Bogu. I oni opowiadali je narodowi, ludziom opowiadali je i dzięki tym słowom i dzięki imieniu Jezusa, które było w ich życiu, oni byli ogromnym błogosławieństwem. I znaleźli się ludzie, którzy im grozili, abyście nie mówili w imieniu Jezusa Chrystusa, abyście nie mówili tych słów. Ale oto czytamy, że ci ludzie poszli na modlitwę, skłonili swoje kolana i przedstawili tą sprawę Bogu. Wiecie, jak to jest, jak strach przychodzi. Nie ma odwagi mówić. I ci ludzie zdawali sobie z tego sprawę i skłonili swoje kolana i mówią, Boże, spójrz na ich pogróżki i spraw i dozwól, aby słudzy Twoi głosili słowo Twoje z całą odwagą. I jest napisane, i gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z odwagą. Takie słowo rosyjskie również jest z dzierznowieniem. Nie da się do końca tego przetłumaczyć, ale to jest z taką odwagą, z siłą, z władzą, z takim pomazaniem Bożym. I pamiętam, byłem kiedyś na jednym zgromadzeniu i jedna siostra podniosła swój głos w modlitwie, w pojedynczej modlitwie i mówi, Boże, daj, aby dzisiaj bracia głosili słowo Twoje z dzierznowieniem. Oto jest to pragnienie narodu Bożego, abyśmy jako bracia głosili Boże Słowo z odwagą i łaską Bożą. Aby Pan Bóg przyznawał się do tego, co głosi Jego naród, co głoszą kapłani, bracia i siostry. I my powinniśmy głosić Słowo Boże z odwagą. Ale powiedzcie, skąd wziąć odwagę, jak w kieszeni telefon, który ciebie gorszy i wchodziłeś na to, na co nie powinieneś wchodzić, jeżeli dałeś się związać jakimiś rzeczami, skąd wziąć odwagę? Oto tylko można przyjść do nóg Jezusa. Wiecie, byliśmy teraz na Ukrainie, byli z nami nasi bracia z Warszawy, wiecie, kiedy wracaliśmy przez granicę, to tak dosyć dobrze, szybko nam poszło i po polskiej stronie już nas sprawdzili, już tam odprawiają, już każą podać miejsce, gdzie będzie odbywana kwarantanna. Wiecie, i czuję, żeby do tej celniczki pójść i złożyć świadectwo. A ja wam powiem szczerze, ja nie apostoł Paweł, do pogan posłany nie jestem. Prędzej jak Piotr do obrzezanych i ja jakoś niewierzącym za bardzo nie umiem nawet zwiastować. Ale Boże Słowo mówi, że każdy jeden z nas powinien mieć te obuwie, aby być gotowymi składać świadectwo i głosić Ewangelię pokoju.
I tak raz czuję, drugi raz gdzieś przeciwstawiam się temu. Myślę, Boże, widzisz, że ja się nie nadaję. Jeszcze są bracia, którzy nadają się do tego celu. I wiecie, kolejny raz takie pobudzenie i sobie myślę. Pójdę i powiem jej. Ale myślę, jak jej powiedzieć? I od razu taki, wiecie, strach przychodzi, a z drugiej strony i myśli przychodzą, co powiedzieć. I przychodzą mi myśli, żeby pójść i powiedzieć, że byliśmy w kościele na Ukrainie i ci ludzie zwiastowali Ewangelię, co z nimi zrobił Bóg. Że jeden z nich był skazany w największym sądzie, w największej sprawie narkotykowej w Polsce. To był największy sąd w tej tematyce. Drugi za zabójstwo, jak to się złożyło. Ale wiecie, od razu taki strach przychodzi i takie myśli, no jak ty powiesz celniczce, że z tobą jedzie człowiek, który był skazany jako główny oskarżony w największym procesie narkotykowym w Polsce, to tam jest takie miejsce, biorą na kanał i myślę, że nawet opony pościągają. Wiecie, no to takie naturalne myśli przychodzą. Ale gdzieś myślę, jeśli to od Boga, to lepiej zrobić. Wiecie, podchodzę i do tej kobiety mówię, niech pani mi powie, my tak wiarygodnie wyglądamy. Ona tak patrzy na mnie, mówi, no stoicie, jesteście, no to wiarygodnie jesteście. Ja mówię, ale nie o tym mówię. Pytam się, czy wyglądamy na takich porządnych, uczciwych ludzi, którym nie trzeba rozbierać samochodu, a tak po prostu można popatrzeć i widzieć, że uczciwi ludzie. Ona mówi, no raczej tak. Ja mówię, to niech pani sobie wbije w internet imię i nazwisko tego jednego brata z tego paszportu. I ona mówi, a po co? Ja mówię, to jest człowiek, który był skazany jako główny oskarżony w największym procesie narkotykowym w Polsce. A ona takie oczy duże robi i mówi, pan żartuje. Ja mówię, niech pani wbije. Ona wbija w internet i jeszcze większe oczy robi. Ja mówię, niech pani popatrzy. W telewizji polskiej o tym mówili. I ci ludzie byli na Ukrainie i opowiadali, co Bóg z nimi zrobił. Ona takie jeszcze większe oczy. Ja mówię, a ten drugi, który jest, to on zabił jego kolegę. I oni znali się w więzieniu, jak ten drugi przyszedł, bo toż wiedział, co zrobił. On był jednym z ludzi, którzy byli w zarządzie grupy żoliborskiej. I ja mówię, on za swoje życie był ścigany listem gończym i uciekł za granicę. Ale tam Pan Bóg dotknął się jego życia, stanął na jego drodze i on sam wrócił do Polski, poszedł na komendę policji, oddał się w ręce sprawiedliwości, odsiedział 16 lat więzienia i 11 miesięcy temu wyszedł i tam w więzieniu jemu głosił, ten się nawrócił i wiecie, ja jej to opowiadam, a ona tak podnosi rękę, pokazuje mi i mówi, patrz, mi włosy stoją i czuję, jak aż mrówki idą. Ja myślę, chwała Bogu. I bracie i siostry, i tam troszkę jej zaświadczyliśmy. Później brat Rysiu jeszcze jej powiedział parę słów. Wiecie, i ta kobieta z takim zdziwieniem mówi, ja bym nie powiedziała. Ja mówię o to, co może zrobić Bóg, kiedy stanie na drodze życia człowieka. I wiecie, wyjechaliśmy z tej granicy i chcę wam powiedzieć, nie wzięli nas na żaden ten kanał. Ale było widać zdziwienie i widać było, że Bóg coś chciał zrobić w sercu tej dziewczyny. Chwała Panu Bogu. Amen. Pozwól, Panie, aby słudzy Twoi zwiastowali słowo Twoje z odwagą. Bracia i siostry, ale jeśli są rzeczy, które nawet nas samych gorszą, to co mówić o drugich? Co mówić o odwadze? Co mówić o łasce Bożej? Co mówić o modlitwie? Co mówić o znakach i cudach, aby Pan Bóg przez nas czynił, jeżeli są rzeczy, które nawet nas same gorszą? Ja bym chciał, żebyśmy skłonili nasze kolana
I żebyśmy wezwali imienia Pańskiego i bracia i siostry, jeżeli są takie rzeczy, które Ciebie gorszą i nie umiesz sobie z nimi poradzić, podnieś rękę, powiedz o tym, a my wzniesiemy swój głos modlitwy. My pomodlimy się do Boga i ja wiem, że nasz Bóg, On się nie zmienił. Jeśli On wczoraj mógł uzdrawiać, jeśli On wczoraj mógł uwalniać, On dzisiaj jest taki sam i On jest na tym miejscu. Jeżeli Ty widzisz, że są rzeczy, z którymi sobie nie radzisz, poproś o modlitwę, a kiedy my staniemy jednomyślnie, to ja chcę powiedzieć, miejsce na tym, tu, na tym miejscu, to miejsce zatrzęsie się. Zejdzie obecność Boża i Ty przeżyjesz łaskę Bożą, bo Bóg mówi, nie możecie jeść ze stołu Bożego i ze stołu demonów. Nie mogłeś się napełniać duchem moim, bo były rzeczy gorszące w twoim życiu. Ale jeżeli poprosisz o modlitwę, jeśli Bóg uwolni ciebie, jeżeli przestaniesz karmić się z tego złego stołu, chcę powiedzieć, napełni się serce twoje łaską Bożą i będziesz czuć siłę Bożą. Ale to jest uwarunkowane. My musimy poddać się pod Jego głos. Dlatego jeżeli ktoś jest, kto chciałby poprosić o modlitwę, może teraz to powiedzieć i my będziemy się modlić. Są takie osoby? Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Bracia i siostry, nie jedna ręka się podniosła. My wszyscy potrzebujemy łaski Bożej. My potrzebujemy, aby On dał nam siłę. Dlatego skłonimy nasze kolana, pomodlimy się za tych, którzy podnieśli ręce, za siebie nawzajem i poprosimy Boga, aby On nas napełnił. A kiedy przychodzi On, to wtedy miejsce się trzęsie i wschodzi łaska Boża. Skłaniamy swoje kolana do modlitwy. Amen.